Siema, jestem Wizny, witam serdecznie w naszym odcinku z Cyberpunka 2077, to jest V. A ja wychodzę stąd, ponieważ muszę opuścić mieszkanie i dowiedzieć się, co dalej. Jeżeli się okaże, że coś się wydarzy takiego niesamowitego, że wow, no to wtedy będę kontynuował zadanie, ale jeżeli nie, to sobie na razie się wstrzymam i na spokojnie po prostu pójdę robić misje poboczne, bo tutaj jest tyle misji pobocznych w moim dzienniku, że to jest porąbane. Uwaga, ile tu jest rzeczy do zrobienia, to jest po prostu szok. To jest misja główna. Ale misja główna na razie cicho. Jakiś psychokiller. Kekeste kekusto? Nie wiem, co to jest kapusto, ale znajdź i unieszkodliw dotkniętych cyberpsychozą. To jest chyba jedno zadanie z głównych, a cyberpsychoza jest tutaj niżej. O, proszę, proszę. To jest jakiś prezent od T-Bug. Tu jest jakieś dobre uczynki, odbierz nagrodę od Wakako, czyli takiej starszej babki, Chinki. Mam jeszcze się napierdzielać, to jest bardzo wysokie, kurde, ryzyko. Mam na ring iść, ale na razie się wstrzymam, jak będzie może średnie. No chyba, że to ryzyko naprawdę, tak naprawdę wpływa tylko tyle, że, nie wiem, będzie trudniej, ale nie tak trudno, że się zesram, nie? Na przykład, na przykład. Tu jest spłać dług. Mógłbym przejść, zostałoby mi 10 tysięcy wtedy. Z tego co kojarzę, to słyszałem, że w tej grze kasa to nie jakiś problem wielki. Przynajmniej pod koniec gry, że nie ma na co się jej wydawać. Co nie jest niczym niesamowitym w grach tego typu. No bo czasem już tak jest, że po prostu pod koniec gry to się ma kasy tyle, że nawet nie ma na co jej wydać. Także okej. Okay. Ja bym się zajął w tym odcinku cyberpsychozą. Jestem ciekaw, jak to wygląda i o co tutaj chodzi w ogóle. Więc sobie zaznaczę to. I to jest ogólnie podejrzenie cyberpsychozy, porucznik Mover. Uwaga, wykryto obecność cyberpsychopaty. Teren pod kontrolą Militechu, nie zbliżać się. Okej, to ja sobie to wynajmę, znaczy wybiorę i idę. I chciałbym po prostu zobaczyć, bo jeszcze nie zrobiłem żadnych misji pobocznych takich ciekawych. Oprócz tego całego typa... O, mam iść do góry? Do góry? Dziwne. Jeszcze nie zrobiłem żadnej cyberpsychozy, nic nie mam pojęcia o co biega, więc chciałbym się po prostu dowiedzieć. To jest tutaj? A nie, ja po prostu mogę wyskoczyć teraz. Aha, no to dobra. Jak się tu się wyskakuje? Uwaga! Ja! Dobra, żyję. Biorę sobie samochód albo motor, biorę sobie motor. Oczywiście pada, w tej grze pada wszędzie, codziennie i zawsze. Nawet jak zmienię czas, to tak w tej grze nadal pada, więc jaki jest sens w tym? W zmianie w ogóle pory dnia? Nie ma, ale i tak bym zmienił, bo jest 18, ja nie chcę po ciemku jeździć, wolę jak jest jasno, ja po prostu lubię jasność. Jasna strona mocy jest zawsze spoko, chociaż wolę szarą, bo jest bardziej sensowna moim zdaniem. Dawaj, dawaj, cyk, 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 okej, okay. Wow, wow. Aj, kurwa. Co się dzieje? Znowu uszkodzenie chipu, gdzie jest, kurde, ten? Dziwne, no dobra, nieważne. Dobra, ale zrobił się normalnie, czy kurde będę tak łaził z cyberpsychozą? W sensie, z cyberwszczepem zrąbanym. Aha, czyli co, ja muszę to kurde zrobić? Nie, naprawiło się. Aha, dobra. To tylko takie małe spięcie, już wszystko działa, wystarczyło po prostu się rąbnąć na motocykl i wszystko jest git. Dla mnie bomba, ja jestem oczywiście usatysfakcjonowany tym przejściem sprawy w sprawę inną. Nie mogę jechać dalej, dobra. W ogóle jest jakaś muzyka? Ja wyłączyłem muzykę, bo powiem szczerze... Jest, jest coś tam. Oczywiście się tam gdzieś strzelają. Ale to jest w sensie w jakiejś strzelnicy chyba? Tak, tak bym strzelał, tak mi się wydaje przynajmniej. Że to na strzelnicy jakieś. Trzeba będzie odwiedzić też T-Bug kiedyś. Na pewno to zrobię, bo ja chcę wykonać ile się da misji pobocznych. Ta seria będzie miała kurde ze 500 odcinków, ale no cóż. Póki mi się nie znudzi. Jak będę czuł znużenie, no to wtedy nie będę kontynuował tego, bo na siłę nie będę grał w tą grę. Ale na razie czuję chęć grania w tą grę, ile wlezie, więc do dzieła. Mogę tędy wejść? Aha, otwórz, zamknięte. To by... Słucham? Co powiedziałeś do mnie? What did you say to me, you little bitch? Bumku! O kurwa, i trafiłem go. Oh yeah. Co tu się stało? O Boże! Hehe, łaki fajny wózek, Militech. Chciałbym wsiąść. Wsiąść chciałbym. Albo nie. Proszę bardzo, zrąbałem gościa, nikt się nie czepia. No i to jest to, to jest po prostu, jakby to się mówi, wykańczanie konkurencji, wykurzanie kurde robaków z ulicy mojej. Tak jest. Czuję to kurde w grzbiecie. Coś tam wypadło w ogóle, co to jest, nie mam pojęcia, dobra, przyszykuję się. Zlokalizuj cyberpsychopatę, no. O kurwa, to jest walka z bossem. Okej, dzień dobry.
Ciekawe, kto kogo zniszczy. O kurde. Dobra, nie wiem, kto kogo zniszczy, ale ja zapierdalam, nie mam jej tutaj. Gdzie ona jest? Biegnij do mnie, biczo. Więcej bólu? O kurwa, aj, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie lubię. Co ty kurwa robiłaś? Beczkę... Beczkę? Przewrót? Jak to nazwać? Nie wiem. Dobra, zmiana karabinu. To jest ten, Dang Knight, czy co to się tam ktoś nazywa. Mam cię gdzieś, wiem, że zadaje gówno obrażenia, ale chciałem sobie postrzelać z tego pistoletu i wyszło, że gówno to daje. Chcę kurwa karabin. Znaczy nie mogę trafić, nieważne, zginiesz! Rambo dziwko! Dobra, jak to wyłączyć to gówno tutaj, kurde, będzie mnie kopać w dupsko? A, wyłączyło się automatycznie. No tak, ona sterowała tym wszystkim. Okej, odporność na obrażenia termiczne, odporność na chemiczne i elektryczność. Boże, jaka chusta chujowa, boże, dlaczego? Cyberpunk! Dlaczego? Wystarczyło zrobić to, jak jest na przykład w Assassinie Odyseju, dobrze. Jest tak, że na przykład mogę sobie założyć różne rodzaje uzbrojenia. Na przykład jakiś kapelusz mam od dupy, tamten, każdy jest po prostu od innego setu i to wygląda paskudnie. Ale mogę wejść sobie na przykład w coś takiego jak wygląd tego przedmiotu i ustawić sobie taki, jaki chcę. O, uwaga, rąbłem oczywiście mikrofon, bo oczywiście łapam i macham jak Jordan z... TV gry. Ale wracając, można sobie ustawić wygląd tych rzeczy i wtedy to wygląda piękniej, ale w tej grze się tak nie da, więc muszę chodzić jakąś gównianą, kurde, chustą, bo ma lepsze statystyki. To jest tak idiotyczne. Przecież to się dało zrobić w inny, lepszy sposób, ale no cóż, będę łaził z tym dziadostwem na głowie. Co to jest? Jakieś słabsze, coś tam. Kastety, wow. Obrażenia zadawane za pomocą pięści stają się obrażeniami termicznymi. Od teraz mają małą szansę na podpalenie przeciwnika. Okej. Dłuższy berserk. Wydłuża trwanie berserka o 1 sekundę. Aha, czyli nie mam pojęcia. A berserker to jest pewnie coś, że mało HP i kurde wielki damage, tak? Tak mi się to wydaje mniej więcej. Zapis rozmowy. Czy to jest dalsza część questa, czy to już jest koniec? Mi się wydaje, że to jest dalsza część questa. Dawaj. Zapis rozmowy dr Martin Sypura i poróżnik Mover. Porusznik Mover. Albo nie będę mówił porusznik Mover. Dobra, jedziemy. Kod czerwony, kod czerwony. Przyjąłem, odczytuję dane z biomonitora, opisz symptomy. Drgawki, skurcze. Nie mogę wyłączyć wszczepów, agresja. Rozumiem. Dane z biomonitora wskazują na nieuchronną utratę kontroli w najbliższym czasie. O Boże, błagam, nie. Nie dzwońcie po maktak. Co to jest? Potrzebuję leków uspokajających to wszystko. Oczywiście, nic się nie martw. Militech dba o swoich. Udaj się, pod wskazany adres to odosobnione miejsce. Nikomu nie będziesz tam zagrażać. Doktor Martin Sipora. Nasi sanitariusze odbiorą cię i przywiozą do kliniki. Dojdziesz do siebie w kilka dni. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Ty dbasz o korporację, a korporacja dba o ciebie. To się nazywa dbanie o siebie, o ten. Korporacja tak dba o swoich, no, zdecydowanie. A my teraz najpierw jakiś bounce, yeah, okay, thank you. Ktoś tu się chciał pobawić nieźle, kurde, z boku. Co to jest? Copperhead. O, Delamain? Delamain? Wirus w rdzeniu. Bo jest coś jeszcze? Tam jeszcze. Kurde, ile tu ludzi zginęło, Jesus. Wszyscy chcieli, kurde, poskromić panią, kurde, jak ona się nazywała, już nie pamiętam, tak bardzo szybko ją zarąbałem, że poumierali wszyscy. W męczarniach, bo tu wszystko było naelektryzowane. Także fajnie. Co tu jeszcze jest? Coś? Jest amunicja, to biorę zdecydowanie. Ale amunicja pewnie do czego? Do snajperek oczywiście, bo to używam tego. Tego używam, tak? Do snajperek. Snajperów się używa, tak? W takiej walce, gdzie kurde pędzi na ciebie przeciwnik, ty używasz snajperki. Na pewno. No chyba, że jesteś kurde ultra zarąbistym graczem CS-a, no to może ci się jeszcze uda. Chociaż w tej grze to jest raczej co innego. To się inaczej się strzela i tak dalej. Dobra. Co tutaj jest? Chusta. Wyglądam jak... No dobra, jakoś jeszcze... Boże, to paskudnie wygląda ta chusta. No nie ma co się oszukiwać, wygląda to po prostu paskudnie. No przepraszam bardzo, taka jest prawda.
Co to jest? Większy damage, a czy boże, większy pancerz, ale co to jest? Przybliżenie optyczne broni, dodatkowe obrażenia przeciwnikom o bardzo wysokim poziomie zagrożenia. A niech będzie, w dupie. A nie mogę. Symbioza, funkcjonalność, wymagane, czy 22 poziom? Boże, co to za kurde ciuch? Miałem to na 22 poziomie zrobić, tą laskę? O Boże, to źle zabrzmiało. Zabić ją. Okej, dobra. Redukcja obrażeń od upadku. A niech będzie. Nie mam nic, to teraz mam coś. Tak to się mówi. Dobra, tutaj jest. Magany 22 poziom. Serio? To miałem zrobić na 22 poziomie. Mam to gówno trzymać. Nawet nie wiem, po co mam to trzymać. Przecież to jest słabszy ten. 2D Major. Mam broń, na którym, na poziomie którym. Nawet nie wiem, jaki to jest poziom tej broni. Zdaje ledwo co mniejsze obrażenia od broni, która jest na 22 poziom. I jeszcze ta broń, ta niebieska, ten cały Copperhead, jest niebieski. Więc chyba jest lepszy od tego zielonego. Co pisze nawet tutaj, rzadki, o, nawet nie mogę pokazać. Tu pisze, że to jest rzadki, a mój jest po prostu niezwykły. Mój jest ledwo słaby. Leciutko. To pokazuje, jak Copperheady są gówniane, przynajmniej tego typu. Dobra, co dalej? Dawaj, prześlij dane zwane Reginie. Dobra, Regina, dawaj papier i tak dalej. Tapel toaletowy. Elf. A prześlij dane, a ja kurde dzwonię do niej. Opowiedz mi o Watson. Regina, opowiedz mi o Watson. Tak w jednym zdaniu. Kabuki zbudowali Japończycy, ale mieszkają tam ludzie głównie chińskiego pochodzenia. Northside kiedyś pokrywał chrom, dzisiaj głównie rdza. Mamy tu też akwarium pełne korbosów. I to nie jest metafora. Wiesz, co to wszystko oznacza? Nie. Nie da się w jednym zdaniu. Watson. Aha, a jest Sherlock Holmes? Byłaś kiedyś dziennikarką, nie? Nie trudno zgadnąć, ale i tak dam punkt za bystrość. Dlaczego już tego nie robisz? Robię poniekąd. Informacja to broń, Vi. Ja tylko zmieniłam kaliber na większy. Leci mi ten samochód, chcę go otworzyć. Do następnego. Cześć, Vi, i pamiętaj, media kłamią. O Boże, co ty nie powiesz? Czemu nie mogę mi powiedzieć tego? Aha, no tak, bo muszę jej przesłać przez telefon. No dobra, ma to jakiś sens. To trąbi na mnie. Jackie, to ty? Jezus, ziomek, przestań na mnie trąbić. O, co to się odjebało, nie wiem. To chciałem. Otwórz komunikator, jest. No chcę jej, kurde, wysłać to, co tam mam wysłać, dawaj. O, porucznik mover, cyk, odpowiedz. Mamy potwierdzony atak cyberpsychozy, wezwano MacTag, tylko że nikt nie przyjedzie, bo sprawę wyciszył Militech. Okej, więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik mover. Korpica? Trafi na terapię od ręki, dlatego bardzo postaraj się, żeby została w jednym kawałku. O, no to... nie żyje. Czy to wystarczy, żeby została w jednym kawałku? Mogłem jakoś ją uratować? Ocalić ją? No była wkurwiona już... Chyba, że po prostu miałem się do niej zakraść i ją wyciszyć. Hej, mam info o tej mover. Faktycznie, pracowała w Militechu. Była u nich w oddziałach specjalnych. Czuła, że dzieje się coś z nią złego. I wezwała pomoc. A korpo przysłało pluton egzekucyjny. Zabiłem ją. Musiałem się ratować. Chyba nie musiałem. Mogłem to pewnie inaczej zrobić. Sorry, kurde, Regina. Ale chyba zjebałem. Szkoda, że ją akurat zabiłeś. Mover miała wszczepiony eksperymentalny sprzęt wojskowy. Może w kodzie był jakiś błąd? Może to by pomogło zrozumieć, co się z nią stało. Trudno. Przesyłam Castle, następnym razem się postaraj. Kurwa, dziwko! Wpierdoliłem się tam, bo ona chciała mnie zabić, nie? Jesus! Naprawdę nie chciała mnie zabić. Sięga. Nie wiem, nie sądziłem, że można po cichu do niej... Znaczy, może się dało skradać do niej, ja nawet nie wiedziałem o tym. Tam się po prostu wpierdzieliłem, a trzeba się też drzeć. Aaa, zabiję was wszystkich! No i myślałem, że jedyny sposób to po prostu szybkie wyciszenie jej z życia. Ale jak widać, nie. Co mogłem tutaj rozdać? Co chwilę, co tutaj wchodzę do tych umiejętności, to nie mam pojęcia, co tutaj w ogóle jest. Nie blokuję bronią, bronią białą, do walki wręcz, jak się ona nazywa, nie używam jej kompletnie. Bo nie lubię, ja lubię strzelać z broni, po prostu, z broni.
Jak mam okazję, mam możliwość strzelania z broni, to strzelam z broni, a nie latam z mieczem. Mój miecz jest fajny, ale wtedy przyjmuję obrażenia na siebie, bo jestem atakuję blisko, no i to mnie akurat o trochę odrzuca. Obrażenia zadawane podczas walki wręcz są większe. Nie. Obrażenia do upadku są mniejsze. Generacja zdrowia w czasie walki zaczyna się 20% szybciej. To może by było fajne, to sobie to użyję. A co tam? Jak coś, to już można reset zrobić, więc okej. Okay. Mogę rozdać też jakiś ten refleks. Jak sobie zwiększa szansę na trafienie krytyczne, ale niech będzie. Przytrzymaj kup. I tak mogę chyba wszystko wymaksować do 20 czy 30 poziomu, coś takiego. Zresztą mogę sobie reset robić, kiedy chcę. Tak jak w Wiedźminie, tylko że tam trzeba było chyba kupić jakąś miksturkę i tyle. Chyba nie będę żadną afterlife robił rzecz, w sensie misję główną. Tylko następna cyberpsychoza. A je, chyba że będzie to za trudne. Ale dobra, YOLO. Sprawdź cyberpsychopatkę. Podejrzanie cyberpsychozy. Tanio i źle. Praca na budowie ma same zalety. Jesteś na powietrzu, ciągle w ruchu, nie śmierdzi korporacją, a twój wysiłek daje namacalne rezultaty. Świetna robota, ale nie w Night City. Bardzo pocieszające. Dobra, gdzie tutaj jest mój motorek? Tutaj jest. Dzień dobry. Siadam do ciebie, ziomek, i jedziemy. Chyba zmieniam tą całą kurde kamerę, bo mimo że jest fajna, to jednak... Boże, jak paskudnie tutaj jest. W sensie deszcz pada. Znowu. Kurwa, znowu. Ale po co czas pada, ja nie zwróciłem na to uwagi. No, może. Dobra, to jadę. O kurde, tu jest jakaś dziura. O Boże, człowiek! A! Jakim cudem to ominąłem? Jakim cudem ja to ominąłem? A! Jakim cudem? Jakim cudem? Ale dobra, wysiadaj. Wysiadaj z tego. Co się stało? Nie mogę wysiąść. Nie mogę, kurde, wysiąść. No to jedź do przodu. Jedź do przodu, do tyłu, gdziekolwiek. Nie mogłem wysiąść, ale już mogę. Halo? Mam zlecenie na Jotaro Shobo. To psychol. Pieprzony sadysta, który torturuje prostytutki, nagrywa to i sprzedaje innym, podobnym do siebie śmieciom. Moksom udało się go w końcu zlokalizować. Teraz ty masz szansę wymierzyć sprawiedliwość i przy okazji zarobić. Więcej o tym świrze w załączniku. Dobra, dawaj. Co innego, Moksy. Ich netranerzy połączyli kilka faktów i w końcu namierzyli studio Jotaro. Okazuje się, że typ nagrywa swoje dzieło w klubie Ho-Oh w Kabuki. To teren, na którym Moksy nie mają wstępu. Dlatego my mamy ich wyręczyć. Znajdź Jotaro i przekaż mu, że na każdego skurwiela znajdzie się jeszcze większy skurwiel. A niestety, masz cholera rację, bo właśnie tam jadę. Nawet jak to jest... To 60 metrów stąd, Boże, gdzie jest mój motor? Jest, Boże, myślałem, że mi zniknął. Nie mogłem wysiąść, teraz myślałem, że mi zniknął. Boże, co tu się dzieje? Nie wiem. Kurde, wystarczy poszczędzić gościa i nagle okazuje się, że ciężarówka spada, a tutaj jeszcze nie mogłem wysiąść nawet z motoru. Co? Nie, nieważne. Nie, nie chcę się rozpijać, nie chcę. Dobra, że mam to w dupie. Jak tutaj wjechać? W którą stronę? Dziwna muzyka leci, a nawet mi się podoba. Trochę cyberpunkowo brzmi, więc się nadaje. Wysiadam. O kurde. Oj, 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 oj. Coś tam widzę. Przydałoby się podejść tak po cichu? Kurwa, nie wiem. Spróbuję się wyciszyć. Dałoby się rzucić jakimś kamieniem, puszką, czymkolwiek. Czy... O kurwa, bo się zboguje. Gościu mnie nie widzi? Serio? Ten typol mnie nie widzi? Ja sobie robię, że gościu mnie nie widzi? Gościu mnie kurwa nie widzi! Chodzę koło niego, że wydawało mi się, że gościu jest jakimś wrogiem, nie? Bo mu się coś, jakieś oczko pojawiło, czy coś w tym stylu. Ale chyba nie. Nikt tu nie jest wrogiem. Co dla ciebie? Chcę porozmawiać z Jotaro. Chcę porozmawiać z Jotaro. Z Jotaro, przepraszam bardzo. Szukasz kłopotów? Słabo ich unikam. Oh yeah, badass. I dopóki możesz, kolego. Chyba nie rozumiesz, po co tu przyszedłem. Ale zaraz się dowiesz. Jotaro, gdzie jesteś? Wypierdalaj z mojej drogi, kurwa! Chciałem trochę gangsterki porobić, ale nie pykło.
Mogę zrobić to po cichu? Mam to gdzieś, ja to wbijam na pełny ku... Kurwie. Dawaj. Dawaj, nie przestawaj, co? Taka jesteś, tak? Myślałem, że mnie kochasz. Macie tam, kurde, tańczcie breakdance'y, czy jakieś tam inne gówno. O kurde, ledwo trafiam, nie wiem co się dzieje. Jak mnie ktoś zaraz od pleców zajdzie, to się zesram. W sensie ze strachu. A? A, Basinger, co? Cześć. Może to jest zwykły... Nie, to nie jest zwykły ziomek. Myślałem, że to jest jakiś, kurde, zwykły przechodzień. A ja zaraz zginę, więc się może, kurde, troszeczkę ogarnę. Hej, mordo. Zapewne chcesz się przywitać? O kurde, sorry, przeładowuję. Uszczelisz mnie przez szybę? Chyba, kurwa, nie. O Boże, Chryste! Chryste? No to już po tobie. Gdzie ty strzelasz? Co ty robisz? Nie chcę, kurde! O Boże, przez przypadek wziąłem broń, jakieś gówno. Zamiast, kurde, po prostu przeładować, ale okej. Już przynajmniej będę wiedział na przyszłość, okej? Dobra, Jotaro, skurwysynu! Ma coś ciekawego? Daj podrobione dokumenty, rupiecie. Nie wiem, po co to zbieram. Nawet nie wiem, co tu jest warte, czy coś jest warte, czy nie. Co to jest w ogóle? Jakiś... O kurwa! Rewolwer? Co to jest? Ja w ogóle... Leba! Następny, mam jakieś? Grad EMP. No to by się przydało, powiem szczerze, na tych, kurde, wszystkich wysranych, kurde. Łapcie tam, dziady. To powinno ich trochę uspokoić, nie? Jotaro, skurwysynu! Zgłoszono wykroczenie? Żartujesz sobie? Ja tu ich wykroczyłem ze świata żywych, a ty mi teraz mówisz, gorzej, ja wykroczenie zrobiłem? O Boże, nie osłabiaj mnie naprawdę. Wykluczyłem ich, kurde, z życia, kurde, tutaj. Ja zrobię jeszcze jedno wykroczenie, które nie spodoba się każdemu. Ja mam wyjść tędy. To on był na dole? Nawet, kurwa, nie wiem. Żyjesz, nie żyjesz? Halo. Ziomek. Zastygł w miejscu. To jest dopiero niezła sztuczka. To jest coś ciekawego. Zmieszał się podczas ataków. Serio? Jakich ataków? Kurde, używam broni, kurde, z amunicją twardą. Skurczenie czasu co to w ogóle jest? Okej. Okulary sportowe. Nie, no wolę to. Wygląda też dziwnie, ale... Nieważne. Ja mam iść gdzieś na dół. Odnajdź Jotaro. No na górze jest... A, tutaj jest! Uduj zdolności technicznych, żeby otworzyć drzwi? Aha, wszystko jasne. Czyli jeszcze wyżej. No dobra. Cześć. Lubisz uderzenie, kurde, z mojej, kurde, broni, co? A, ja wiem, że to, kurde, podnieca moich przeciwników, dlatego umierają na zawał serca, bo tak to są podnieceni, nie? Gdzie jesteś, Jotaro? Jotaro, skurwysynu! Gdzie się chowasz? Takie rzeczy, kurde, robisz? Kurde, krzywdzisz ludzi? Tak, takiś jest? Takiś jest, kurde? No bo gdzie ja mam iść właściwie? A, aha, no tak, bo ja tu mam, kurde, jakiś pokój do przeszukania, ale, kurde, przeleciałem go jak nie jedną lafirynę. O, nie, to był zły tekst. Wow, kurwa, umarłem! O Boże, gdzie ja mam zapis? Pewnie, kurwa, na początku, jak zacząłem nagrywać dzisiaj, co? Proszę nie. Dawaj, kurde, dawaj. Wyjdź, dopóki możesz, kolego. Chłopaku, czy ci nie żal? Wszedłem do Jotaro. Wypierdalaj. Jeśli tak się chcecie bawić, no to zapraszam. O nie, strzelasz do mnie przez siatkę. Tak się boję. Kurwa mać, nie trafiłem ani razu, nie? Gościu do mnie z baseballem? Mam, kurde, shotgun, a ty do mnie z baseballem?
Motherfucka sakataka! Nie, chyba ostatni, kurde, fajny taki granat laserowy i teraz już nic nie mam. Nie wiem, czy można sobie wyrobić ten granat? Wyrobić sobie reputację można, to granat też można, można, nie? Serio, baby? Mogliśmy iść na randkę i zebrałem jakiś gówniany kij bejsbolowy. Boże, kto wymyślił, żeby pod... przy przeładowaniu można było też podnieść broń, w sensie pod przyciskiem przeładowania też można by było podnieść broń. Zaraz, sekundę, zdenerwuję się i sobie przebinduję to. Nie wiem, czy tak można, ale... Sam je przez ścianę strzelasz? Łap tam, kurde, granat EMP, bitch. Może dalej wam rzucę, bo chyba nie załapaliście, że kurde musicie zginąć. Dobra, zaraz zginę ja. Dobra, pod jedyneczką chyba mam moją ulubioną broń. Tak mi się przynajmniej daje, nie? Kurde, już nie mam granatów tak za bardzo. Chciałem się trochę wyciszyć, ale nie udało mi się, kurde, nikogo zastrzelić tak naprawdę na dobre. Ale ładnie. Czy dało się jakieś szybkie przeładowanie dogarnąć? To by było fajne. Przestań mi, kurde, gadać po chińsku. Nie mam pojęcia, co tam nie mówisz, okej? Okay? Mów po polsku, to się dogadamy, wiesz, jak to działa. Czy ja właśnie dostaję wszystkie kulki, jakie można dostać, kurde, na pysk? Kościół, albo się kryjesz, albo wychodzisz. Nie wiem, zastanów się, bo ja tak naprawdę nie wiem, co ci chodzi, nie? Jeszcze ktoś do mnie strzela? Naprawdę? Kto do mnie strzela? Gdzie? Naprawdę, ktoś strzela do mnie, ale nawet nie wiem gdzie. Dobra, weź gin. Zaraz się przejrzę. O, jakiś kurde ziomek do mnie strzela. No to koniec, aż się chląkłem po prostu. Tak bardzo mnie, kurde, nic. To ty byłeś ten Jotaro? Nawet nie zauważyłem. Boże, frajerze, zginąłeś tak szybko. Eurodolary i zapis. Oczywiście, że przeczytam. To jest, kurde, misja, nie? To trzeba przeczytać. Jotaro, przyjedź. Mam dla ciebie kilka ciał do zebrania. A są chłodni? To. Dobra, już jest, zabiorę. Akurat będzie palenie w lakatrynie. To się dorzuci te od ciebie. Po prostu je zabierz. Reszta mnie nie interesuje. Jasne. Chciałem troszeczkę taki azjatycki, kurde, głos zrobić, ale mi nie wyszło. Kompletnie mi nie wyszło. Mam to gdzieś. Znaczy, w sensie, nie zaatakowała mnie ta wieżyczka, która tutaj wystaje. Ale mogę ją nadal atakować. Okej, to śmieszne jest dosyć. Tutaj coś jest ciekawego? Co to jest? Jakiś kod? Mogę to otworzyć? Dzień dobry. Jest jakieś tylnie wyjście czy coś? Opuść klub, nie? A może jakieś tylne wyjście, nie wiem, takie kulturalne. No chyba, że mam po prostu ich wszystkich zarąbać, no to no dobra. Jakieś kolwero, ja nawet tego nie używam. Nie, to jest gdzieś tutaj, w tych rzeczach jest to kolwero? Nie. No, tych jest przywłaca 40 punktów zdrowia. To sobie wezmę, bo to wydaje się najbardziej sensowne, nawet sobie tego teraz użyję. Miało przywracać 40 punktów, więc powinien mieć 160, a przewróciło mi do 200, więc jak to działa? Nie wiem. Burmistrzo, dowiemy się już wkrótce. Nie dowiesz się. Boże, niesamowicie pancerne mają telewizory. Też by taki chciał. Odporne na wszystko. Dobra, jak się stąd wychodzi? Tędy chyba mniej więcej jakoś tak, nie? Tędy, o proszę bardzo. O Boże, jaka miłość! Miłość rośnie. Dobra, niżej. Gdzie tu się wychodzi, panowie? Możecie pokazać mi drogę? Oj, stary, wyjdę ci prosto na, kurde, ryj z moim shotgunem. Może być? Nawet nie próbuj mnie skanować, bitch. Wszyscy poszli. To zajebiście, ja też stąd wychodzę. Tylko muszę znaleźć wyjście. To jest wyjście? Nie, to jest kibel. Gdzie jest wyjście, panie, w takim razie? Ej, ziomek. Gdzie jest wyjście? Serio, gdzie tu jest wyjście? A niżej jeszcze? Aha, no dlatego. Aha, ten to ma wyrąbane na wszystko. No i to jest prawdziwy gracz, panie. Cześć. Nazywam się Bizonej i zapraszam cię na kolejny, kurde, śmiertelny koniec.
O Boże, strzelba w tej grze jest cudowna. Podoba mi się, jak odrzuca przeciwników. To jest takie satysfakcjonujące, że wow! Co to jest za maska? Zwiększa pancerz o 13, ale... Okej, wygląda troszeczkę jak... jak to się nazywało? Myśl. Hannibal Lecter, o, ta nowsza wersja, też taką maskę miał chyba. Hannibal Lecter. O ten, kurde, co zjadał ludzi i potem mówił, że bardzo dobre, ale przydało się doprawić. Tak to mniej więcej było. Ej, co tutaj jeszcze ciekawego jest? Coś tu jest dobrego? Udźwig plus 10, okej, biorę. Niech będzie, zawsze jakiś bonus, mimo że gówniany tak na maksa, ale okej. Dobra, to wyłażę stąd. Dobra, mordo, spokojnie, Boże, jak on ciśnie. Okej, udało się. Chyba wylazłem? Nie, Boże, włożę nawet nie wiem gdzie, ale okej, skoro sobie mogę pozbierać granat atomkowy, o, to się przyda, panie, oczywiście. Płyta winylowa, nie wiem po co, ale to chyba jakaś znajdźka czy coś. Wyjście? Where's your hair? A, tu jest po prostu wyjście, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. Kurwa, Madziu, utknąłem. Dobra, nie, zważę na dół, bo to takie wrażenie bezsensowne jest tutaj. Chcę wyjść stąd, a nie włazić kurę do domu po to, żeby zebrać granat odłamkowy jeden. Jak stąd wyjść? Gdzie jest wyjście? Proszę bardzo, to pokazuje, jak człowiek czasem jest głupi bez znaczników. O, tutaj jest wyjście. Proszę, proszę, i to jest kurde tyle. Jest Jackie, mordo, szukałem cię cały odcinek. Siema, bracie, jak tam? No jest seru, zero zimy. No odbieraj pewnie. Jednego skurwysyna mniej, o to chodziło. No i git. Dzięki, zamykam kontrakt. Powiem szczerze, zajebiście mi się to podoba. Po prostu kurde, robię coś, dają mi kasę i tyle. Nie ma kurde, że o Boże, mogłeś to zrobić lepiej. Cyk, cyk, pyk, kasa wpływa na konto i jestem szczęśliwym gangsterem. No, please. Gości był zły i go zarąbałem, nie? Jak Punisher, nie? No, tak by to mniej więcej wyszło. Także... ten piękny obraz Night City i plus 18, ten piękny deszczowy dzień, to wygląda kurde, jakby to był już wieczór. Żegnam się i do zobaczenia do następnego odcinka z Cyberpunka. A w następnym odcinku porobię coś. Myślę, że dalej ruszę z misjami pobocznymi, bo jestem naprawdę zaintrygowany tym wszystkim. Tu są misje poboczne i przy okazji jeszcze mam tyle do odebrania tych całych SMS-ów, proszę bardzo, tego jest od cholery. Delmain jeszcze miał jakieś problemy, może warto by było do niego zajrzeć, ale jeśli się okaże, że to jest coś w stylu, że przeciwnicy będą biegli z każdej ze stron, a ja będę musiał chronić jakiegoś gówna, to mi się nie spodoba, bo nie lubię takich rzeczy. Pamiętam, jak grałem w taką grę Warframe i tam właśnie coś takiego było, wtedy odrzuciłem tą grę w pizdu, bo nie dałem rady zrobić tej jednej, kurde, minigierki, czy jak się to nazywa, te mapy przejść, no może. Do zobaczenia do następnego. Yo!